Przebarwienia skórne stanowią jeden z częstszych problemów pacjentów zgłaszających się do klinik medycyny estetycznej. Są one spowodowane zaburzeniami syntezy i rozmieszczenia w skórze naturalnego barwnika, jakim jest melanina. Dokładna przyczyna powstawania hiperpigmentacji nie jest do końca poznana. Na szczęście w Ambasadzie Urody mamy rozwiązanie, które jest skuteczne na tego typu problemy. Pani Marta zgłosiła się do Ambasady Urody z przebarwieniami skóry twarzy. Jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie zabiegów do eliminacji takich plam pigmentacyjnych na twarzy, szyi, dekolcie czy dłoniach jest terapia laserem amerykańskiej firmy Palomar Medical Max G oraz laserem Alma Harmony DyeVL. To innowacyjne urządzenie dzięki trzem filtrom dobiera odpowiednie wiązki światła i wykorzystując wąskopasmowe światło pulsacyjne rozpoznaje ilość nagromadzonej melaniny w skórze. Właśnie dzięki tak indywidualnemu podejściu zabieg jest bardzo skuteczny. Wskazaniami do zabiegu są przebarwienia o różnej etiologii. Po ekspozycji na słońce, solarium, hormonalne, po ciąży, w przebiegu starzenia organizmu, a nawet polekowe. Laser ma powinowactwo do melaniny w skórze, której jest najwięcej w przebarwieniach. W konsekwencji zabiegu przebarwienia najpierw ciemnieją, a następnie się stopniowo złuszczają. Sam zabieg jest komfortowy dla pacjenta. Podczas zabiegu może być odczuwalne jedynie delikatne pieczenie, uczucie ciepła, które jest łagodzone przez wbudowany w głowicę lasera system chłodzenia. Pierwsze efekty terapii są widoczne już po pierwszym zabiegu. W zależności od rozległości zmian poddawanych leczeniu może być konieczne wykonanie zabiegu w odstępach od 4 do 6 tygodni. Terapię laserem warto dla uzyskania lepszych i szybszych rezultatów połączyć z mezoterapią igłową z użyciem preparatów rozjaśniających skórę. Wszystkie dodatkowe zabiegi są wykonywane w Ambasadzie Urody przez doświadczonych specjalistów. Ważne jest dla podtrzymania pożądanych efektów stosowanie kremów z filtrem UV.